Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w The Elder Scrolls 5 Skyrim. Z tej strony Andzia i wielki porządek w inwentarzu. Najpierw wszystkie te rudy i tak dalej, wszystko poszło do mojego domu, co nawet tle widzicie. Zobaczymy, czy faktycznie ten Ebon Corundum i tak dalej to wszystko przetrwa tam. Ale widać, 215, ja mam teraz prawie 200 kg wolnego miejsca w inwentarzu, co już robi małe wrażenie. Teraz tak, byłem u Balimunda w Pęknienie i musiałem zapłacić prawie 10 tysięcy złota, ale za to 5 poziomy kowalca uzyskałem w ten sposób. Jedziemy. Łucznictwo. Tu jeszcze nic nie możemy dalej. A zanim ja kolejny poziom rozwinę, to jeszcze minie sporo, więc kowalstwo. Ebonowe. Potrzebuję jeszcze 7 poziomów, żeby to rozwinąć. No to broń jednoręczną wtedy rozwiniemy. Podwójna nawałnica. Nie mogę. Tu już mam ulepszone. Fechmistrz. Dobrze, to fechmistrz teraz ulepszymy. O kolejne 20% zwiększy się obrażenia zadawane przez broń jednoręczną. Ponadto sprzedałem jeden stalowy miecz niebiańskiej kuźni o 42 i wziąłem sobie ebonową buławę i ulepszyłem nawet ją sobie na obrażenie od ognia. Co jeszcze? I to wszystko właściwie byłoby. Więc ruszamy ku naszym towarzyszom. W sensie towarzyszom, w sensie zakon wojowników, a nie towarzyszom, w sensie nasi towarzysze. Chociaż może to też podciągnąć pod jedno i to samo, ale... Legwary ścisłości, powiedziałem to. Jorvaskr. A Ela? Możesz zadawać mi pytania. Znam naszą historię. No, bez kitu, a Ela. Co ty wyprawiasz? Najpierw chodzę po to do Jor. Szkoda, że nie towarzyszyłam ci podczas starcia ze srebrną ręką. Świetnie. Może dzięki temu dowiemy się czegoś więcej o ich poczynaniach. Chyba zmusiliśmy ich do ucieczki. Jak jest? Doszły mnie pogłoski o poczynaniach Srebrnej Ręki. Jedna banda przebywa we wschodniej Marchi. Działaj szybko. Okej. Mapa. Proswróżne? Co mam tu zaznaczone? Nic nie mam. Zabij przywódcę Srebrnej Ręki. Aha. Ja już tam byłem nawet raz. Tylko wtedy w tej jaskini. Ja już tam raz byłem. Tylko to nie podchodziło pod... nie podchodziło to pod Srebrną Rękę. Tam byli zwykli bandyci. Nawet przypominam sobie tą jaskinię. Zaraz zobaczycie sami na własne oczy. No, jaskinia zaginionego noża. Po raz drugi. Szkoda. Faktycznie parę osób mnie ostrzegało właśnie o tym, że jeśli ja nie uzyskam quest szybciej, to muszę nieraz, drugi raz zalecieć po... No, poszło. Łuk zadaje dwukrotne obrażenia. No to jest jakiś efekt. Mikstura leczenia choroby. Właśnie, jedna ze sprzedawczyni mi mówiła, że... A, nie mam żadnej choroby. A to dziwne.
mówiła, że mam bladą twarz, więc być może z powodu tego, że jestem wilkołakiem. Kto to wie? Klucz. A tu też była ruda żelaza. Ach, nie będę zbierać. Kogoś ja tam widziałem. Tam jest jeden. Tak w biodro. Ach, jest ktoś tam na górze? Srebrna ręka, złoto, wytrych, strzała? Tam nie. Złoto, podwójny łuk, geniusz normalny, orkowe strzały. Tam jest dwójka, ale do nich tam wrócę. Ach. Okej. Okay. Wow, headshot. Złoto, wytrych. I to wszystko. Naprawdę będą schodzić tutaj? Tu jest ich pułapka. To jest ich własna pułapka. Podejdźcie, specjalnie na tym ruszyłem. No, no. No nie mów, że oni są naprawdę tacy. Chyba nie. Norska strzała, złoto. Ach, prosto w oko. Ojen. Jeszcze tu jeden polek. A, tam z tyłu go ubiłem. A, wytrych, złoto, norska strzała. Do widzenia. Złoto, trzy pradawne norskie strzały. To ulepszenie, które zwraca nam te strzały, też jest bardzo przydatne. Tą żyły zostawiam tutaj, bo po co ona mi tutaj? Złoto, wytrych, większy klejnot dusz, srebrny pierścień, mikstura magii. Dobrze. Krew już też się pokazuje częściej, dzięki modowi oczywiście, bo tak to tak zwana wersja vanilla to no, niezbyt chętnie pokazywała krew, a jak już to wyglądało troszkę to tak sztucznie, tak powiedzmy nieraz filmowo, czyli ach, niezbyt ciekawie. Legolas. Złota. Złoto znaczy się. Wytrych. Stalowy topór bojowy. Oczywiście, że on jest słabszy od mojego, tylko nie wiem po co tutaj zaznacza mi. Gra, że jest lepszy niż mój obecny. Chociaż... Nie, nawet łuk jest lepszy. Tu nic... Tak, tu jeszcze kufer był. Wiem, że tam jeszcze będzie jeden tu bandyta, tam będzie drugi.
I po wszystkim. Orsinium i orkowie, to chyba już czytałem. Mikstura zdrowia. Faktycznie teraz ten łuk daje taki damage, że ohoho. Jestem ciekaw, jak przeciwko smokowi by się teraz zdawałby. Złoto. Nic ciekawego dalej. O! Okej, przesadziłem. Z docenieniem. No, chodź, chodź. I po wszystkich. Teraz tylko na jedną strzałę mam wszystkich, więc spokojnie. Tylko ta kondycja się przydałaby lepsza. Trudka. A, już kondycji też nie mam właśnie. A wytrych złoto, te strzały. Złoto, ametyst. Kostur spokoju. Naszyjnik kowalstwa może się przydać. Orkowa zbroja, żem. Nie wiem, skradanie. Nie, mam ulepszenie, więc nie biorę. A mogę się schować przed tobą. Nie ma litości. Przywódca. Morskie strzały, srebrny miecz, złoto. Proszę bardzo. Jaskinia zaginionego mnoża. I tak oto łucznictwo okazuje się zbyt potężne, chociaż ja mam tylko level 30. I ja już osiągnąłem prawie większość ulepszeń. Chwileczka, wiem, że tutaj będzie dwóch przeciwników. Niech mi kondycja się naładuje troszeczkę. Ach, nie zdążyłem uniknąć. A zrobię coś. Nie, nie, ach, nie, to drugie ciało. A szkoda. No dobrze. Lecimy na dół.
Do widzenia. No i... Jak się zna już jaskinie, to nie, tak długo to nie trwa, więc... To całe sprawdzanie. To całe przeszukiwanie. O, to żelazo nie ruszam, to mi nie opłaca się. No. Jakby to grunt lub srebro lub cokolwiek innego niż żelazo. Nawet nie, rtęć nawet bym tego też nie ruszył, bo rtęć do niczego nie zużyję. Bo do jakiegoś questu chyba będzie przydatne, ale co ja tam wiem. Musiałbym sprawdzić. Mapa. Smocza przystań. No to ruszamy. Pogadać. Jorvaskr, zobaczmy co się tam dzieje. Aela. Zwracałam tu od ciebie uwagę. Nie sądzę, by ktoś wiedział o naszej małej kampanii. Póki co. Szkoda. Doskonale. Chyba faktycznie udało ci się ich przepędzić. Tak trzymaj. Jeszcze ich załatwimy. Do następnego razu. Wykonane, wracaj do mnie. Prosto w serce wykonane. Mam nadzieję, że to będzie udane polowanie, bracie. Ci tchórze zwiewają teraz w popłochu. Słyszałam plotki. Gdyby nie Wigdar, już bym nie żył. Przygarnął mnie i pomógł mi odmienić życie. To nie jest zakazane, ale tak czy inaczej, to nieprawda. I tyle. Gdy cesarstwo poddało się aldemerskiemu do... gdzie jest Kodlak? Zobaczymy, czy on będzie tam może. Bo chciałbym kontynuować zadania od towarzyszy. A jak co, to zaraz zwracam się do naszego szefa. Zanim cię przyjęli, byłam najmłodszą towarzyszką. To pewnie dobrze. Znaczy, że mogę ci pokazać co i jak. Kodlak. Chociaż mi coś kojarzy. Tak, dziecko. Usiądź sobie. O. Słyszałem, że masz ostatnio sporo zajęć. Aela i ja chcemy pomścić śmierć Skiora, pracuję dla... Wasze serca pełne są żalu, a moje własne szlocha po stracie Skiora. Ale jego śmierć została pomszczona dawno temu. Odebraliście więcej żyć, niż nakazywał honor. Koło odwetu jeszcze przez jakiś czas będzie się toczyć. Tak czy inaczej, mam dla ciebie zadanie. Dane ci było usłyszeć historię o tym, jak stajemy się wilkołakami? Skior mówił, że to błogosławieństwo Hircyna, a wilka stwierdzi, że to klątwa, którą... Tak, to w jego stylu. Jednak podobnie jak w przypadku wszystkich kwestii wiary, rzeczywistość jest bardziej złożona od tego, co mówi o niej wierzący. No oczywiście, widać to. Więc jaka jest prawda? Towarzysze mają blisko 5000 lat. Kwestia zwierzęcej krwi trapi nas zaledwie od kilkuset. Jeden z moich poprzedników był dobrym, ale krótkowzrocznym człowiekiem. Zawarł pakt z wiedźmami z Sabatu Glenmoril. Towarzysze mieli zgodzić się polować w imię ich lorda, Hircyna, a w zamian za to otrzymać wielką moc. I stali się wilkołakami. Nie wierzyli, że przemiana będzie trwała. Wiedźmy zaoferowały zapłatę, jak wszyscy inni. Ale oszukały nas. Ale czy nie jesteśmy teraz po tym... Oczywiście wiedźmy nie kłamały.
ale chodzi o coś więcej niż nasze ciała. Mm-hmm. Widzisz, ta choroba nie działa tylko na nasze ciała. Ona przesącza się do naszych dusz. Po śmierci wilkołaki zostają zabrane przez Hircyna na jego pola łowieckie. Dla niektórych to raj. Pragną jedynie przez całą wieczność gonić wraz ze swoim panem za zwierzyną. To ich wybór, ale ja jestem prawdziwym Nordem. Chciałbym, żeby moja dusza znalazła miejsce w Sovngardzie. Mhm. Można się jakoś uleczyć? Tego właśnie chciałem się dowiedzieć u schyłku swojego życia. Teraz już znam odpowiedź. Zniewoliła nas magia wiedźm. I tylko ich magia może nas uwolnić. Aha. Nie oddadzą nam jej dobrowolnie, ale możemy siłą wydrzeć im ich nikczemne moce. Odszukaj je. Udaj się na ich sabat w puszczy. Zabij je jak prawdziwy wojownik dziczy. A potem przynieś mi ich głowy, źródło ich umiejętności. Wtedy być może uda nam się odczynić wieki nieczystości. Tak się stanie. Dobrze, zrób to szybko. Niech nikt nie ujdzie z życiem. Niech cię Talos prowadzi, chłopcze. Okej. No to ruszamy. Kolejny quest towarzyszy. Kodlak faktycznie, on ceni sobie już kwestie duchowne, sakrum. Ostrożnie! Wśród najcenniejszych artefaktów towarzyszy są fragmenty Wuthrada, topory, które dzierżył sam Iskramor, dowodząc 500. Oj, jeny, taki artefakt mieć w swoich rękach. Dobrze. Do następnego odcinka. Na razie.